Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pomyślałam sobie, że dzisiaj to będzie dobry dzień, żeby trochę posprzątać, także zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania tego filmu. Także dzisiaj zobaczycie, jak będę sprzątać pokoje dziecięce. Chcę pochować trochę zabawek i zorganizować, poorganizować je oraz zająć się też ubraniami, które są w szafkach, ale tak lekko, dosłownie, żeby nabrały ładu i składu, także widzicie przed i po efekt, no nie ukrywam, że nawet mi się to teraz podoba, kiedy edytuję, wydaje mi się, że widać tę różnicę gołym okiem, także jestem zadowolona, że to wszystko tak wyszło, e, chcę też powiesić pranie, pościągać pranie, to za chwilkę, e, tutaj Wam głównie pokażę, jak to wyglądało w wersji takiej szybkiej, no i kawa, przed taką pracą się należy. Więc zaczynamy. Schodzę na dół, bo właśnie zajmę się tym praniem, o którym Wam wspomniałam. Chcę sobie... O, tutaj też zobaczyliście, jak wygląda stół w trakcie wakacji. Eee, zresztą, co to za różnica, czy wakacje, czy nie? <ścoughs> Ściągam pranie. Najpierw będę chować i składać. Poprałam sobie plecaki, wyprałam też ubrania dziecięce. Także wszystko muszę sobie teraz poskładać. Na zewnątrz też mam pranie, ale... To również za kilka minut będzie widać. E, więc pościągam swoje te dziecięce pranie. Tutaj zauważyłam, że nie doprały się niektóre plamy, także odkładam te rzeczy na bok, będę jeszcze raz je moczyć i spróbuję coś z tym zrobić. A tymczasem wszystko przewijam e, z lewej na prawą stronę, bo ja po prostu mam taki nawyk, że ubrania w szafie muszą być na prawej stronie. E, trochę mi przeszło z tym, żeby wieszać też. Na prawej stronie, ale w szafie to jest rzecz obowiązkowa. Zresztą dzie dla dzieci jest to zdecydowanie łatwiej, żeby sobie wyciągnęły też rzeczy, takie jakie chcą. To później mają wszystko już, wiecie, na prawej stronie. Więc pochowamy tą suszarkę, ona gdzieś tam zniknie nam yy, z widoku, i teraz. Ściągnę pranie, które już wysło, bo je powiesiłam albo kilka godzin wcześniej, albo wczoraj. Część rzeczy, wczoraj, część rzeczy, kilka godzin wcześniej. No i nowa tura. Wiecie, dzień bez prania to dzień stracony, także codziennie musi, musi coś być do wywieszenia i do złożenia. A teraz korzystam z całkiem przyjemnej pogody i słonecznej, więc można sobie te niektóre rzeczy wystawić na zewnątrz. Um, i, no, i zrobić sobie kolejne pranie. Wiecie, jak to jest? Tym bardziej teraz wakacje. Zresztą, jak są wakacje, to codziennie jest coś do zrobienia, także staramy się tak po trochu, wiecie, nadążyć za tym wszystkim. E, no i cała, cała reszta spinaczy sru do takiego pojemnika. Tutaj kalosze też zbieram. Chcę wam tak się podzielić z wami i tymi, wiecie, pomóc się nawzajem. Dobra, także idziemy na górę i zajmujemy się tymi pokojami dziecięcymi. E, rzeczy są na ziemi, większość zabawek, właściwie to nie większość, ale jakieś tam zabawki sobie leżą, niektóre są pochowane, ale takie właśnie, co mnie denerwowało, że są porozrzucane w różnych miejscach, różne rzeczy, różne zabawki z różnej kategorii, także tym się chcę dzisiaj zająć, żeby mniej więcej jakoś to usystematyzować, najpierw pokój Laury, tutaj walizki, które jeszcze były, leżały na szafie z naszego poprzedniego wyjazdu, zabieram je, no i zajmę się, zacznę od łóżka, żeby też było i dla mnie przyjemniej tutaj w tym miejscu. E, więc pościele łóżko laury e, i zabiorę się za te zabawki, które są na ziemi. Ale najpierw pościel, tutaj też poduszkę znalazłam, która jest nieubrana, nie bo wiecie, tak śpimy w różnych miejscach, jak właśnie jest taka pora wakacyjna, to korzystamy i nie ma takiej rutyny. E, teraz klocki Lego. Tutaj są takie większe klocki LEGO, bo mnie już ostatnio wyniosłam do garażu. Trochę łatwiej, łatwiej nam z tych korzystać i też tak dla urozmaicenia, i też tutaj możecie zobaczyć, jakie skarby kryją się pod łóżkiem. Nie zawsze tam wiecie, zaglądam i sprawdzam, ale tym razem popatrzyłam, bo no, tak jak mówię, i wspomniałam, chciałam, żeby to nabrało trochę większego ładu, więc wszystko chciałam pozbierać z różnych miejsc, ale nie, nie, nie udało mi się wyciągnąć wszystkich zabawek, bo były za daleko, także zobaczycie, jak zaraz zaangażuję dzieci do pomocy. No i będziemy chować rzeczy. Tutaj widzicie komodę, która nie ma szuflad, bo ostatnio też właśnie dzień czy dwa dni wcześniej przekładaliśmy meble z jednego pokoju do drugiego. Tutaj właśnie w tym momencie przyszła Laura, która, która chciała mi pomóc, chciała mi pomóc, którą poprosiłam o to i jest zdecydowanie mniejsza, więc mogła tam bez problemu wejść i wyciągnąć te rzeczy. E, także organizowaliśmy te komody, przekładaliśmy te meble, tak jak wspomniałam, e, i ta komoda nie będzie miała szuflad, docelowo będzie miała półki, więc ja wyciągnęłam, chciałam tak zobaczyć, jak będzie wyglądała, a potrzebujemy szuflad Laury, żeby trochę ubrania jej przełożyć, bo nie mieścimy się w tej małej szafie. E, w związku z tym, e, właśnie e, próbujemy coś tak, wiecie, pokombinować, e, żeby było więcej tej przestrzeni, więcej tego miejsca, żeby właśnie e, można było niektóre ubrania przełożyć, ale ogólnie chciałabym, e, bardzo bym chciała, żeby przed wrześni udało nam się ogarnąć te pokoje, pomalować, e, zająć się mebelkami. Wiecie, też, żeby, nie wiem, właśnie, nie wiem, co zrobimy, czy albo przemalujemy meble, albo kupimy jakieś nowe. No zobaczymy. E, w międzyczasie też szybki obiad, chciałam wykorzystać to, co miałam, a mam bardzo, bardzo niewiele było, więc do zamrażalnika, nuggetsy i frytki i dogotowałam ryż z groszkiem. Jest to taki szybki, w miarę przyjemny obiad też dla wszystkich, żeby wiecie, się nim zająć. Jak już zjedliśmy, to wracam znowu do sprzątania. Także chowamy, składamy i sprzątamy. No jest to, jest to bardzo czasochłonne, ale raz na jakiś czas trzeba. Tutaj już Prawie skończyłam, także zabiorę się za odkurzanie. No i też chciałam Wam powiedzieć, że ostat... właściwie to nie ostatnio, ale jakiś czas temu zepsułam końcówkę do odkurzacza, taką miałam dwie większe. Jedna jest właśnie do paneli, a druga albo do jakichś podłóg twardych, a druga właśnie była do karpetów, czy do dywanów. Po prostu miała taką fajną szczotkę, która wszystko ściągała z takiej materiałowej podłogi. No i też odkurzam na ziemi, bo to tak lepiej wszystko Miskarnia. Szuflady są puste, bo tam nie będzie ich. Lekko też chciałam Wam pokazać. Te dwie duże zostaną, tych mniejszych nie będzie, więc chciałam Wam pokazać, co w nich jest. Trochę przejrzałam ubrania, trochę przełożyłam, włożyłam sobie pościel i tutaj zobaczycie właśnie skarpetki, które Wam chcę wyraźnie wskazać, jak są rozrzucone, bo wykorzystałam pudełka do organizacji, także brakuje mi takich małych. Takie małe akcesoria, które mogłyby mnie wspomóc, żeby to, wiecie, nie było tak rozrzucone tylko w miarę w miejscu. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się coś właśnie wykombinować. Tutaj gumki, szczotki trzymamy w takim pudełku po butach, ale tak jakoś nam jest wygodnie, że jest to w takie mobilne można przenieść. No i koszyki z różnymi zabawkami też udało mi się trochę poskładać. Pokażę Wam też właśnie lampkę za chwilkę zaświecę, zobaczycie lampkę, która jest z okresu świątecznego, jeszcze tam były dwa takie domki, w lampkach to były takie dwa domki e, i je podzieliłam, jedna jest dla Filipa, druga dla Laury, można sobie wieczorem w nocy ją zaświecić i jest taka poświata. No i wracamy i przechodzimy właściwie do pokoju Filipa. Powiem Wam, że teraz e, lepiej mi jest sprzątać, kiedy wszystko zbiorę tak, pozbieram z domu, jeżeli mi się to uda, bo czasami zawsze, wiecie, jakiś bryloczek, pisak gdzieś zostanie na parapecie czy gdziekolwiek indziej. Ale staram się wszystko pozbierać, wrzucam do pokoju konkretnego, gdzie to ma leżeć, do kogo to ta dana rzecz należy. I dopiero jak już wszystko tak pozbieram i powrzucam do różnych pomieszczeń, to na samym końcu staram się to powkładać na swoje miejsca. Wydaje mi się, że jakoś tak szybciej to wtedy wychodzi, niż jak jest to taki, wiecie, od razu bezpośredni proces dochowania, tylko jakoś wtedy to jest. Wiecie, zgrabniej i szybciej. No, i poskładam też sobie pranie, które leżało chyba już dwa dni wcześniej. Było wyschnięte, ale nie pochowane. Także tutaj je pochowam, trochę lekko poukładam. Wiecie, tak z grubsza, jak już kilka rzeczy wkładam, no i tak się za to zabieram, to chociaż tak wiecie, jakoś tak koszulki, podkoszulki czy bluzki postaram się, żeby w miarę leżały w jednej linii i żeby też reszta rzeczy była zawieszona na wieszakach także z ubranek to by było na tyle trochę pościeli i trochę teraz zabieram plecaki ostatnio dostaliśmy właśnie prezenty mamy tutaj plecaki, motyw super bohaterów, które staram się wyeksponować przydałyby się takie wieszaki nad tym meblem, żeby można było zawiesić te plecaki taki jest plan, taki jest pomysł i mam nadzieję, że to będzie fajnie wyglądać no i tutaj jeszcze kilka rzeczy mi zostało, także szybko, raz, dwa, trzy, postaram się to pochować, taki efekt przed i po. Wiecie, u mnie to tak bardzo wygląda, bym powiedziała brutalnie, ostatnio głównie oglądam takie filmy, ale nie zawsze, gdzie jest naprawdę bardzo wysoki poziom organizacji i czystości w domach, więc nieraz jest taki pokazany przed i po. Jak tak to wyglądało. I czasami nie widać różnic, różnicy między przed i po, także naprawdę niektórzy są super, mega zorganizowani, ale tutaj tego nie zobaczycie. Zresztą zawsze Wam starałam się pokazać, jak to wygląda w mojej rzeczywistości. No, i jak już wszystko udało mi się zabrać ze środka pokoju, to zabrałam się znowu za odkurzanie i tak jak Wam wspomniałam, na ziemi wydaje mi się, że po prostu uda mi się więcej i wszystko pozbierać. Mamy też psa, więc. Jest co zbierać, a chcę, żeby te pokoje dziecięce były takie bardziej, że tak powiem, dopieszczone. No i znalazłam plastikowy, plastikowy kawałek z metki, także to sobie odłożę i wyrzucę do kosza. Tak to wszystko wyglądało kiedy już skończyliśmy sprzątać. Fajnie, że tutaj w kilka minut czynność, która zajęła kilka godzin, ale też przez to, że nie mam drugiej baterii, więc w trakcie filmu musiałam przerywać i ładować. E, też kolekcja nasza Disneya. Wszystkie pluszaki bardzo bym chciała zorganizować, zorganizo to nie chciałabym e, właśnie kupić wszystkie pluszaki z kolekcji Disney. No i w szufladach możecie zobaczyć, jak wyglądają, jak są pochowane ubrania. E, też niektóre rzeczy są w praniu, e, niektóre rzeczy są tutaj w komodzie, także powoli się żegnamy. Ja mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam Was do odwiedzenia kanału ponownie i pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo ciepło. E, no, na samym końcu. Jest jeszcze ten domek, o którym wam wspomniałam. Zasłoniłam zasłony, żebyście mogli zobaczyć właśnie jaka jest delikatna poświata. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie. No i do zobaczenia. Buziaki. Mua. Pa pa.